Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek. Witam was po świętach, bo święta, święta i po świętach, więc trzeba się brać do roboty. O, a tutaj oszczepnik Damian, także, no bo jak Medieval Dynasty, to nie może zabraknąć Damiana. Cześć Damian. Ej, dzień dobry wszystkim. No i jak jest Damian, to gdzieś tam też jest Rafik, ale jego bandycie napadli, więc nie wiem, czy się z nim przywitacie dzisiaj. Cześć Rafik. Cześć, siemanko, witajcie wszyscy. Rafik Rosoman, jak to się mówi, wita was. Tak, tak. Rafik Bujny Wąs, pseudonim. Także... Nie kończmy już tego tematu. Gdzieś tam za tego wąsa go tam bandyci dopadli, nie wiemy gdzie jest, gdzieś zginął. Ale może się znajdzie. A my co tutaj, Damian, co robimy? Właśnie, co na dziś? W ogóle witamy Maćka Olińskiego, któryś tam na czacie przywitał. Cześć Maćku. Cześć Maćku. Witajcie, witajcie. Kuliki mamy porować, porować, polować. No to chyba kuliki? Chyba Rafik z tym wąsem za królika został wzięty przez bandytów. Ale przynajmniej wiem, gdzie są. Tak, gdzie więc... są? Gdzie on w ogóle są? Jest? O, już, a w jednym już takim... jesteś? Tak, jestem. Gdzie ty jesteś? A przy ognisku. A, tu jesteś, dobra. Dobra, to co, biegniemy na króliki. A gdzie są króliki właśnie? Nie główne wiem. Ludzie, zadanie, budynki, domy, wydobycie, łowiectwo. Oj, nie, to jest hodowla zwierząt, produkcja. Dzikie zwierzęta, dobra, mam. Kur... A są, dobra. Królik, a jak to mam teraz? O, są króliki. Tutaj na prawo od Piastowi są króliki. Albo tutaj przed Piastowią jest Myszołów, Wilki i Króliki. Tak jest to C, takie jeziorko w literkę C odwrócone. Wiem. No. No to trzeba iść na po króliki, już idziemy. Czy ja mam jakiegoś, bo oni tutaj już się w oszczepy przyłodziali. Mamy jakieś włócznie. Nawet mamy kamienną włócznię, proszę. To ja może to założę faktycznie. O, będę poważniej wyglądał, a nie. Dobra, to co? To wy to już pobiegliście, zostawili mnie, zobaczcie, bandyci. Kurde, ja teraz się zgubię i mnie Baba Jaga pożre. Będziesz zgubiony. Tak. Jaki łoś. Także robimy zadanie. Gdzie są te króliki? Tu. Dobrze, to ja biegnę. No dobrze. O, jest jakiś królik. Oj, chyba ziabnąłem królika. Ach jo, już, oj, kurde, co wy tam robicie? Ja już mam jednego królika z głowy. No, to jeszcze 8. No, królików. Co? Szukam królików. Kurde, widzicie? Poszli sami, nic nie mogą teraz znaleźć, a ja już proszę jednego, bach. I to za pierwszym razem, wszyscy widzieli. Nikt nie widział. Nikt nie widział. A gdzie jest zabójcza mgła? A to nie dziś. Zabójcza mgła nie dziś. Była już mgła. Tak, była mgła, ale ja dłużej pospałem i jej nie widziałem. Chłopaki coś mówili, że jakaś mgła była. Ale ja się z nimi nie zgadzam, to nieprawda. Oni mnie kantują od samego początku dzisiaj. Oni mi Pryma Aprilis robią, nie Pryma Aprilis. To taki Pryma Aprilis u nich. Uliczki, kici, taś, taś. Dolba, kurwa, na pewno dolba. A tu Mendalis jakiś tu się przypałętał. Spójrzmy na mapę. No, to tam trzeba iść. Żeby mnie wilki nie dopadły. Wilcy jakieś.
pusty. Cześć Marcin, siemanko. Cześć Marcin, siemka. Dobry wieczór. Siema Marcin. Dobrze, że wieczór. Jakie tutaj myszołowy latają, piszczą. Dobra, znalazłem wilka. Nie. Oj. Ja chyba też znalazłem wilka. Nie, to nie był wilk, to był ten łoś, nie łoś. Ryś. Ryś. A, no ja też. Ale coś tu wyje. No to jak wyje, to pewnie wilk. Nie, to ja wyję, bo się zgubiłem. Gdzie jesteście? Tam jesteście. Czyli wyjedz, wyjedz. Nic nie wyjem. Jastrząba odnalazłem. Tak? A ja Damiana. Gdzieś Rafik wymyślił z tym królikami teraz. Ci zgolimy tego wąsa. Tego wąsa ci zgolimy w nocy. Miałeś Wielkanoc, więc teraz króliczki musisz łapać. Ale to Wielkanoc już była, Rafik. Ale no ja wiem, że było. My tu dziki znaleźli, wiesz o tym? Wiemy. Ojojoj. Ojojoj. Atakujemy? Czy nie? A tego by my mogli. Stałata, nie skała. Ale ja bym nie strzelał do nich, bo szkoda, wiesz. O, lisek. Tracić. O, fuck. No ile tu jest? Nie ma ktoś kałacha pożyczyć? Dawajcie kałacha. Gdzie oni kuźwa się go wybrali? Gdzieś głęboko w lesie. Zaraz zginę, dobra. Fajnie było. Ojojoj. Ja za... Dobra, trzeba spierdalać. Nie, to udało się. W takim lesie króliki tu są? Nie, dziki. Dziki są. Pójdź za Damianem i tak to się skończy. No właśnie. Kurła się. O kurła. Damian, spotkania z tobą niczego mnie nie nauczyły. Dwa dziki widzę. Gdzie ja tutaj idę? Nie będę dzielił... O! Kury na niedźwiedziu. O, zabił mnie dzik. No to zaczekam na ciebie, razy pobiegniemy z Tylko sobie muszę wziąć jakiegoś tego. Nie śpi, tylko babkę lekarską. A jest coś tam? Ja się kurde zagubiłem w lesie. W domu miałem. O, tutaj są jakieś babki lekarskie. Dobra, wezmę. Pyk. Są mi dziurawce, latawce i wiatr. No to tak za dużo mi to nie pomogło. Zobaczmy, gdzie te króliki występują. A chodź, Damian. Fajnie było, ale się skończyło. Także chyba z dzikami to nie za... Nie dobra, fajnie. Dzika zwierzyna. Tu są. Okej. Okay. No wiemy, gdzie Rafik są, tylko tam dziki były. Ja w ogóle zaraz... A tu jest łoś. A, ja jestem w ogóle po drugiej stronie. Też uważaj, bo... tego łosia? Ale też potrafi zaatakować, jak się wkurzy. Też uważaj. Jak go zaatakujesz, to chyba tak. Nie będę go atakował. Chociaż tyle mięsa. W dupę, w cztery litery narzucam. Ale to wiesz co, musisz spiąć tych. Wrzucić w niego. Jedna to nic mu nawet prawie nie zrobi. Daj sobie spokój, chodź na króliki. Chyba, że w głowę by trafił. Trafił dzika w głowę i nic mu się nie zrobiło, nawet nie zająknął. Aha. Dobra, tutaj gdzieś te... Tylko się wody mógł. Sorry, mały. Bardzo przepraszam panią. Poszedł na króliki, a już laski podrywa, no co za chłop. Dobra, ta babka lekarska to na nic nie daje, mi się wydaje. Daje, tylko musisz iść trochę na wpierdalać. Ja zjadłem 5 i nawet tam te 25% mi się polepszyło, wiesz? Także trzeba tego naprawdę nazbierać całe wiadro. Nie, wiadro całe.
Albo jakiś wywar może trzeba z niego, wiesz, przyrządzić. Wtedy może jeszcze lepszy będzie, nie? No może, może. Ten Rafik powymyślał te czaki, znaczy te... Dobra, nie krawice, tylko. Będzie króliki. O, mam królika, znalazłem. Kurde, nie trafiłem. Kurde, kłody nie mam. Kurde, no. Siekiery. Patyk i kamień, dobra. No zresztą co królik. To jest pan królik, panie zając. Mi spieprzył. No i spieprzył królik, no. Co za królik. Aha, jeszcze trzy patyki, no dobra. Słuchajcie, tutaj na tych rozstajach są nawet króliki. Tam gdzie jestem. Jeszcze dwa patyki. Gdzie jestem też powinien być królik, ale ani jednego nie widziałem. Ja już dwa widziałem. O, o! O, cholera, mamy jasne, drugiego kolejni królika. Bandyci, ja pierdzielę. Gdzie on jest? A jest. No, może Dworn jeszcze za mną goni. Ja tu widzę królika, tylko muszę sobie... Ja już dwa upolowałem, a wy co? A mnie zaraz bandyta upoluje po raz kolejny. To jest jakaś jaskinia. Ożeż ty, wilki jakieś! No i mnie dziabnął. Co za chłop. A ja potrzebuję kłody. Ja tu na deszczu, wilcy jakieś. Zwalić kłodę muszę, bo... Co musisz? Kłodę zwalić. No ja nie wnikam, co to znaczy, ale okej. Okay. Ja też nie wnikam. Żeby se włócznie porobić, gamonie. Tak se tłumacz. Tak się tłumaczę, nie? Dobra, mam kłodę zwaloną. Właśnie jak się królika woła. Taś, taś. Taś, taś, powiadasz? No. Okej. Okay. I ci, taś, taś. Do lwa. Do lwa. Jak to się teraz... Aha, to... Mam trzy włócznie i widziałem tu z 8 królików. No trzeba wrócić. No nie macie tego? Zmysłu łowcy? Nie, ja jeszcze nie posiadam. Jeszcze tu są króliki. Gdzie ja jestem teraz, mapa? Dzikie zwierzęta. To bym musiał iść. Są te króliki. A tu! Dwa króliki mamy. Wszystkie chyba tam złapał. Nie chwaląc się, jażem to uczynił tym oto palcem. Palec grzebalec? Niechaj tak będzie. Chyba czy swoją włócznię odzyskam? Mhm. Czy mnie najpierw zażera wilk? Tutaj jest następny królik biega. O proszę. Ja też znalazłem królika. Tak sobie tu leżał. No
wiecie, znaleźć, a... A, właśnie, tylko on się nie zalicza. Czy jakoś kłóca, czy coś? Bo mam dziurawca zwyczajnie, no. Czyli tu powinno coś być. Jeszcze kawałek. Masz to z dumą i honorem. Jak to było, ja się nie znam na tych co? Waszych... Nie, to ja się nie znam na tych waszych odznaczeniach, ale masz to z dumą i honorem. Daje. Tych królików w ogóle nie widzę. Widzę lisy, borsuki. Uny, jenoty. Jeżo zwierzę. Takie duże jeże. Tu, gdzie ja jestem, jest mnóstwo królików, wam powiem. No to czemu jeszcze nie upolowałeś żadnego? Muszę... Bo jest wilk. A, wilk jest. Dobra. Kurde, gdzie tu jakiś... O, był tu jakiś... A gdzie ty jesteś? Jesteś, Damian, różowy czy żółty? Ja nie wiem. Nie, żółty to jestem ja chyba. Zarządzanie. Ty jesteś chyba zielony, dobra, to ja idę do... Idziemy do Damiana. 300 metrów stąd jest zielony, Damian. Zielony, tak? No. No to 300 metrów pan. No jest ich tu mnóstwo, tylko... Najpierw by się warto było coś zjeść. Co ja tu mam do jedzenia? Pieczone mięso. Rybie. Zjedzmy. Jakie dźwięki! Bo tu wilki latają z lasu takie. Mi płoszy moje zające. Kurde, zaraz będzie lato. No będzie. I ten wilk mi wszystkie zające wygonił stąd. A nie, są. Nie mogłem się bagować. Tam leci do ciebie, Adam. Leci, widzisz go? A nie to. Nie. Bo to Rafik jest. To dużo zmienia. Jak to? Po wąsie go nie rozpoznałeś, no Damian. Przecież jego, to jest jedyny wąs, którego z kosmosu widać. Gdzie ten królik uciekł? No tam koło ciebie. O jest, czekaj, widzę go. A my do kiedy mam to zadanie zrobić? Chyba do końca roku czy sezonu, nie wiem. Jest! O! Zabiłem. No faktycznie, do końca sezonu. Sturlał. No to już mamy mały problem, bo się zaraz sezon kończy. O, widzę kolejnego. No ale ja nie mam noża. Ja mam nóż. To chodź tu. Dobra, upolowałem następnego. Jeszcze pięć. O, widzę. Mam na ciekawe, czy upoluję. Aż kurde. A ze skał co się robi? Gdzie? O, posiałem włócznie. Dobra, widzę wilka. Też go widzące króliki poczyszy. Właśnie zające. Wyje. Jak wyje, to już spierdzielaj. Nie, wyjdź mu. Ja tam po niego chodzimy, jak mu nic nie robisz, to on się tak wyje. No, to fajnie, bo ja też temu nic nie zrobiłem, a mnie zaatakował menda jedna. Dużej na jakiegoś dzikiego wilka trafią. No dobrze. O, widzę swoją włócznię. No, jeszcze cztery upolujcie, bo ja na razie upolowałem cztery, a wy jednego.
Normalnie tutaj będę miał przezwisko Hunter. Milcz tam, zaraz umrę z głodu. Dobra, upoluj jest. Coś! Gdzie te króliki są? Już nie ma tych królików. Dobra, jest 7. Jeszcze 2. 6 jest. Jeszcze 2. Czyli to był 6. Mhm. A tu już królików nie ma. Dlatego to są... Są króliki, jak najbardziej. I haven't been drinking enough today. To idę teraz tu upolować. O kuźwaki, cwany. Kto? Ten królik. Fuck. Goń go, Rafik. No właśnie, gonię go. I haven't been drinking enough today. No ze szmaciarzu jeden. Rafi się zbulwersował, normalnie, tego jeszcze nie było. Damian strzela obok. No co o, za drugi. Pie... Bucz nie muszę wziąć. No żeż... Jak mnie robi w konia. Królik się w konia robi, Rafi, no wiesz co. Bo to jest taki horse rabbit. Dobra, mamy go. Weź. Dobra. Jeszcze 2. It's time for a beverage. Cześć, ty, kurwa. Ojej, konusz mi się skończył. On leci, leci. A to Adam leci, a nie królik też. No, trafił go. Jeszcze jeden. Kurde. Jest łoś. No to jeszcze jednego, szybko i... Rafik, wiesz co? To ty leć już do wioski. Może się uda, jeszcze my tu spróbujemy polować, a ty już tam, wiesz, załatwiaj biznes. Dobra, no. To idę. Żebyś zdążył do wioski jeszcze dobiec przed, wiesz. To jest F. No Damian, jeszcze kurde jednego, no. No szukam. Na razie włócz nie znalazłem. Się wystraszyłem. Bo to w ogóle był. Chyba Damian. To koło tak, ciebie co przeleciało, to byłem ja. Tak. Ile tu włócz nie można pozbierać po nas? Ja, ale tu już nie ma... Ciszej tam. Mówisz, że nie... Zająców nie ma? No już nawet na mapie zniknęły. Dlatego jest jeszcze jedno miejsce tu, gdzie ja tam biegnę z 200 metrów stąd. Już tam, gdzie jest ten. Tu, gdzie biegnę. A ja wiem, gdzie ty biegniesz. No prosto. Czekajcie, dobrze? Teraz dobrze tą ścieżką. Dzięki Maciek. Pozdrowie po live. Jeden królik, no jeden. Ekwipunek mam jagody. Dobra, no dobra, jestem w mieście już jak coś. Mam nadzieję, że tu chętny nie poszedł spać. Są króliki. Oto kozła. Ale widzisz? Tak. No to spróbuj złapać. I jeden. Tylko też jest coś innego. Wilki. Nie, coś większego. Łosie. Rafik. Coś tu jest i się tego... A to Adam tam leci. I love heroes. Tu jest, gdzie jestem? A tu wilk jest, mówię, dup tam stąd. Run!
Go, Damian! Run! Run, Damian, run! Kurde, no jeden. Normalnie jeden. U góry są, Adaszko. Tu z lewej strony. Ale tam też są wilki. No. Living in a smaller village must be so dull. These days, price rises are set in the sun rises. A cure for all. Znalazłeś Rafik tego kolesia? Na razie jeszcze nie znalazłem, bo jeszcze nie mam dalszej czynności. O, odkryto miejsce występowania królik. Widzę. Zabiłem. Wilka? Mhm. A, wilka. Ale wiesz, że to... O królika chodzi. No wiem, że o królika chodzi, ale nie ma tu wilków, no. Już. Mhm. Tylko nie mam noża. No mi się też skończył nóż. Już. Jak się wyrabia noża? Dobra, prosty nóż stwórz. Kurde, no nie zdążymy zrobić tego zadania, no. Zdążymy. A, to Damian tutaj się... Pastwie nad wilkiem. 10 mięsa mamy z tego. Run! Następny? O! Co następny? Ratunku! Co? O, umarłem. Pan się jeszcze pastwi nad tobą. Nie, ale przynajmniej sobie mogę coś zjeść teraz. Jeszcze jeden królik. No, jeszcze jeden królik. Nie widzę żadnego. Kurde, to po ciemku to jeszcze teraz mogę sobie szukać. Wiatru w polu. Nie, pan, ja muszę coś zjeść najpierw, wiecie? Dobra, jedz, jedz. Ja nie wiem, czy coś mam do jedzenia. Mam mięso, ale nie mam ugotowanego. Ale chociaż jak tego, no to nowa pora roku to będzie wszystko od nowa, nie? Tak, więc za dużo nie jest. W ogóle to nie tak, będę jeść. To tak byś nie zginął. Dokładnie. Zjem tylko sobie. O, mam króliki. No dobra, teraz jeszcze go upolować. No tak. Ale czul tutaj ich jest. Możesz nawet do niego dobiec. Z samego bliska. Go spróbować. Ja tak jednego zabiłem. Już. Masz. Jest. Dobra, jest. Porozmawiaj z... A czemu nie mam z kim? Z Darwan. Nie mów, że ja muszę. A czy nie? Zaraz zobaczymy. Z Darwanem trzeba. 50 metrów. O. Mam nadzieję, że on nie śpi. Dobra. Chyba śpi, cholernik jeden. To go obudź. Obudź go. Zofia. Darwan. How do you do? Dobra, obudził się. Więc tak, zabiłem trochę królików, ale wszystkie zachowywały się raczej normalnie. Doskonale. Najpierw myślałem, że to żart, ale widziałem tego królika na własne oczy. I mamy szczęście, że to był tylko królik. Wyobraź sobie wściekłego niedźwiedzia. O tak, byłoby o wiele gorsze. Cieszę się, że my mogłem się przydać. To się skończyło. To właśnie widzę. Nowa pora roku. Nie zdążyliśmy. Nie wiem, dialog mi się zaciął. Za szybko czytałeś. Za wolno czytałeś. Ale tu ma cały czas porozmawiać z... Już nie. Ja mam to cały czas. Ja mam cały czas dialog po prostu. Czekaj, idę jeszcze raz tam.
Może jestem za daleko i dlatego. Nie, ja miałem już, że ten... Już koniec, że się nie udało i reputacja nam spadła. Nie zdążyliśmy, trzeba było szybciej przewijać ten dialog. Kuźwa. To powinno być wstrzymane wówczas. Krzyknik tak mówię, cały czas mam. Tak bardzo się starałem. Ten. Daj chwilę, witam wszystkich, życzę miłego wieczoru i czekam, bo mnie nudzą gry RPG. No co za chłopa, ale przynajmniej szczery. Siemanko, Filip. Siemanko, gdzie ten gościu jest? To byś sam chociaż z nami pogadał, Filip. Filip, powiedziałbyś, co tam w Harmidomie słychać. A ten medieval to taki Harmidom. Dobra, to Rafik, ty poleciałeś? Nie poleciałeś? No jestem w mieście, czekaj. No pogadaj, bo ja to cały czas mam tego królika, cały czas to mam w tym w dzienniku. Wiesz, ja mam dialog, który mi się utknął, że tak powiem. Nie pamiętam, który to dom był u niego. O, zobaczcie, pole się samo kosiło. To jest Derwan, tak? Dobra, ta osoba obecnie jest niezainteresowana. No. Go zainteresuj, no. No tak, ale mój dialog w ogóle wisi i nie jestem w stanie nic z nim zrobić. Laty boska, nawet Escape nie działa. Do mapy. Do mapy i tak, to miałem to samo. Mapa też nie działa. No dosłownie, mogę tylko chodzić, wybierać rzeczy. No to... I nic płacę. To Alde w 4 i wróć. No nic innego mi nie pozostaje. A drugi raz nie, trzeba będzie... Nie, do mapy nic nie wejdziesz? Jakimś tabulatorem M, jak wciskasz nic. My? Nic, M nie działa. W ogóle cię nie ma, Rafik, tu. No bo teraz wyszedłem, Alde w 4. A kto ci tak poradził? Wyrzucimy go, zbanujemy go. Jakiś uj. To już to gry. No dobra, Damian, to co dalej? Tak on wróci, to niech pobiegnie. O, jest tu coś, zachować czujność. A, tylko na razie poczekaj, aż rozwinie się sytuacja. To musimy poboczne jechać. No. Dobra, Rafik dołączył do gry. Ja mam tu cały czas tego królika. Jak masz królika, ale... to idź do miasta. Zobaczymy, czy ci się uda. Ale ty nie masz w tych niezaliczonych zadaniach? No, mam do połowy co zaliczone. Ale niezaliczonych? A nie masz X-a przy porozmawiać z Derwanem? Nie. Czekajcie, może wiecie co? Poczekaj, Rafik. Porozmawiaj z mam. Poczekaj. Może uda nam się tutaj trochę zczytować. Ostatni autozapis było 21:00, a wcześniej było 20:50, to może się cofniemy po prostu jeszcze. Jeszcze raz zaatakujemy tą akcję. Czekaj, co ja mam za zadanie? 10 minut, tylko będzie trzeba znowu pewnie za królikami trochę pobiegać. Co chłopaki, robimy tak? Próbuj. Cofniemy, zobaczymy. Wczytam grę. Kooperacja. Nie wiem, jak długa jest ta cała może misja. Was wrzucić. Do czytania. Muszę wam wrzucić na Discord znowu. Dobra. Takie coś. I wczytuję to. Byk. Wyrzuciło was? Tak. Tak. No to jest nowe hasełko na Discordzie. O, takie filiki. Czy do gry? A, to jeszcze nie ma sesji, dobra. Ja dopiero włażę, jak się załadujesz, to daj znać. Tam znasz. O 22 spadzi D, bo o 5.30 pobudka na busa, 6.25, potem o 7 w technikum gastronomicznych po lekcjach. O 15.39 wracam busem, po 16 jestem w domu i piszę z amerykańskimi fanami armii domu. Już jestem, możecie? Co to jest? Dobra, ładuję.
No, a ja już króliki, na króliki poluję. Jeszcze cztery króliki do upolowania. A, cztery króliki aż. No. A ja miałem wilka upolowanego, aście są gady. Nie gadam z wami. O, foch i strajk. Oj się nafochał, Damian. Foszek, taki foszek, malutki foszek. Taki... A w Londynie jest pomnik focha. Jak on wygląda? No chłop się tak nazywa. Tak? Fosz? Taki... Mhm. Tak to się czyta. James bodajże. Nie pamiętam jak on tam, zaraz ci powiem. Oli króliki, bo znowu czas tam braknie. Ty. Ja jeszcze nie jestem wczytany. Rafika, ty już biegnij już może do wiosny. Tak, szukam. Szukam królika. Czy Bóg jest dzień? O, dobra, tu widzę dwa króliki. Gdzie? Ernydan. Gdzie ja jestem? Dobra, jednego mam. A mi się nie wczytało. O, jeszcze trzy. Czyli ja teraz robię Alt F4. Dobra, mam dwa. Dobra. To jeszcze dwa. A ty nie uskrujesz? Nie, nie tracę czasu na to. No, ty zobacz, już, koniec. Tyle czasu. 7, 8, 9, to jeszcze dwa. Jeszcze dwa, no. Dobra, to ja biegnę już tam, gdzie upolowaliśmy ostatnio, bo tu... Nie, powinny jeszcze być. Dobra, widzę. Normalnie wyścig z czasem. Gdzie ty jesteś? Jest. No to jeszcze jeden, dobra. Ja już biegnę na tamto poletko. Ja biegnę do wioski w takim układzie. Dobra. Jeśli chodzi o Hirka i jego siostry na Sky Showtime, jest nowy, siódmy sezon i 8 najnowszych odcinków. Dostałem od dziadków nowy telefon, Tifon Pro 5G, a chciałem Motorola, ale zapomniałem ich uprzedzić. Ale mam za to Tifona. A ja mam czarny ekran cały czas. Kupiłem czarny ekran. Kupiłem czarny ekran. Kupiłem czarny ekran. Zrobiłeś jakieś badziewie i się nie da mi wejść do gry. Jak to się nie da? A hasło wpisałeś dobre? Tak. Nowe hasło? Nowe. Gdzie ja poszedłem? Kurde, nie tam poszedłem, gdzie trzeba. Poczekam jeszcze chwilę. To, a wyszedłeś z gry i wszedłeś ponownie? Mhm. To wiesz co? Poczekaj, już spróbujemy z Rafikiem zrobić tą akcję. I może... I zrestartuję grę. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś zegarka. U mnie coś tu jest. Wiesz, ale może od nowa ten... O, widzisz, że ci Filip powiedział. Czarny ekran lepszy, bo nie szczepie po oczach. No, lepszy od niebieskiego. Może ja pan restart kompasę zrobię. No to wbij do nas. Rób. Ja znowu sobie pójdę do gospody. Aby polujcie na króliki. Patrz, czy ja gdzieś tutaj nie mam przypadkiem króliczków. Niedaleko. Ja tu źle pobiegłem. Smugi, makia, pułapki. Straciłem trochę czasu. One of the travelers told me that in the south, people ride on horses with two large hunches on their backs. Is that true? Ja zapiszę teraz grę szybko. Dobra. Dobra, 05, enter. Jak coś to od tego momentu będziemy ruszać. Dobra, już stoję koło jego domu. No dobra, ja muszę dobiec do miejsca, gdzie postępują. Aha, on jeszcze tu nie śpi, dobra.
Jest. Dobra, jest. Jestem w tym miejscu, gdzie ostatnio polowałem. A kurde, żadnego kitajca nie widzę. O, a nie, to nie był kitajc. A jeszcze hasło sobie muszę zdekopiować. Jaką macie opinię o Tifon? Dobry czy zły? Nie wiem, nigdy nie miałem Tifona w ręku, więc nie powiem. Lepię. Oj Filipie. O, jest, 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 jest. Już myślałem, że króliki się pochowały. Ctrl C i jedziemy. Mamy. Idź szybko, szybko, szybko. No dobra, teraz gdzie ten... Już nie czytaj go, po prostu przewijaj. Jego moment, gadkę, szmatkę. Muszę znaleźć, gdzie on kuźwa jest. No miałeś być tam. Ale on jest teraz gdzie indziej. No to trzeba było za nim łazić. Miałeś być gdzie indziej. Tak, to ty powinieneś... To ty powinieneś być gdzie Medieval. Pierdziele. Dobra, idziesz, idziesz. Chodź tu. Jeden. Dobra. Dobra. Jeszcze go ukułem już? W dupę. No i dobra. No dobrze, czyli mamy to. No, no to możemy już z czystym... Co tu się stanęło? O. I Damian dołączył. A wiecie, co się stało? Nie. Norton mi poblokował tego. Medievala? Medievala online, nie? Serwery. A żeż ty? Dopiero jak go zrestartowałem, to napisał mi, że czy zezwolić. No i jestem człowiek z gałęzią. Na głowie. Siadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powiedzie, ja jestem. Tylko się każdy gapi. Tylko się każdy gapi i nic. Uważaj, to nie chmury. To pałac kultury. Damia, zrób coś dla muzyki, zacznij tańczyć w balecie mongolskim. A, bo to jest wioska. My mamy, jak ta wioska się nasza nazywa? No, nie wiem. Nasza wioska? Nie wiem, czy ona ma nazwę jakąś. Chata Bujatoma. Było takie coś kiedyś, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. Kuźwa, zdeptałem żonę. Co za chło? Chyba już nie zdążę przed latem. Do wioski. Słoma. Ja nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle. To bądź tam, gdzie jesteś. Obudzić się już w domu. Tak. Gdzie tu jest? Ale tu są wilki z lasu. Masz okazję jeszcze jakiegoś zabić. W sumie masz rację, Rafik. Poczekajcie, zobaczę teraz jakieś zadania. Jak już tutaj jestem. Na razie nic nie ma, bo jak weźmiesz teraz zadanie, to ono będzie do tego końca sezonu pewnie. A, dobra. No, to nic nie bierz, bo tu już jest koniec sezonu. Rafik tam po tej swojej hermenegi, gdzie skacze, to wiesz. Aha, dobra, nie będę już mu przeszkadzał. A wiesz, wiosna, no to koty tego, no. Tak, bociany. Ajajaj. Bum, tra, la, 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 Rafik, oj, chyba coś się stało, skoro Rafik mówi ajajaj. Oj, coś czuję, że... Będzie... Złapałeś tam swoją za ogon. Będzie braciszek albo siostrzyczka. O kogoś tu widzę, kto to jest? Ciekawi jestem, kiedy ciąża trwa. A nie, to łosie są. O. No właśnie, dzień się stał. Nie wiem, na razie... O, jestem u siebie. No. Dobra, zapiszę. Zapisz. Tam gry. Dobra, teraz tak. Technologia. Jak my stoimy z technologią? O, gorąco. Musisz się ochłodzić. No właśnie, tu można udaru dostać. W czapce?
bez czapki byś dostał. No teraz masz ładną czapeczkę, więc to ci nie grozi. A to ja wiem, co zrobię. Ekwipunek. I tak. Dobra, to idę do miasta. Zobaczymy jakieś zadania. O. Kurde, jak prawdziwy rolnik będę teraz. Będę się opalał. A ty, Adam, powiadasz? I'm roasting out of here. Ciekawe, bo właśnie pojawiło mi się słoneczko. I ta czapeczka chyba mało daje. Właśnie, tą czapkę to trzeba chyba schować. Co za chłop. Śmiesz się z mojej czapki? Ekwipunek, zobaczmy. Okej. Okay. O. A zdejmij. Nic to Rafik nie daje. Właśnie chcę zobaczyć. Nic to nie daje do wody. Jakiś kapelusz by się przydał. O. No dobra, słuchajcie. Zadanie jakieś. Rafik, pobiegniesz? Bo ty lubisz tam miasto. Jestem już. A, ty nawet już jesteś. Ten, wiem, że tutaj są stragany, tylko nie wiem, na jakiej zasadzie to wszystko działa. Wiem, że... Szkoda, że tam pływać się nie da. Te stragany powinny nam dawać kasę jakoś. Dobra, to pytanie teraz tak, bo widzę, jest zadanie typu bursuki do boru. I należało było polować 5 bursuków. Nawet nie wiem, jak bursuk wygląda. Ale wyglądam jak Erik Haaland. Dokładnie. Dobra, kolejne zadanie to jest 17 razy zgnilizna. Czekaj, bo ja mam jakąś zgniliznę. Czekaj, 17? Tak, 17, a widzę, że mamy 18. Nie mam. Albo ja mam 18 chyba. Ty masz. Sobie. No to jak masz, no to... Dobra, podaj mi zadanie. Zachowaj się lub wytrzeźwiej. Co tu mamy dostarczyć? 100-krotka razy 7 i ocet razy 8. Ocet tu chyba raczej nie jesteśmy w stanie zrobić. No nie. Czekaj, to nie jest ocet. Oset. No to różnica. Parafi. Dobra, ale oset gdzieś tu rośnie? Tak. Ile tych 100-krotek? 7. Mam już 2. To takie białe to są 100-krotki. I 8 razy oset. Czekajcie. Lulek mam. Co to jest lulek? Jeszcze jedno zadanie. Jest to start 13 razy burak. No nie mamy burak. Nie wiem skąd wziąć oset, bo nie widzę ostu. Nie wiem co to jest ten lulek, ale go zbieram. Wilcza jagoda. Okej. Okay. Wilcza cykoria. Jagoda. Ale cykoria to nie oset. A ciekawe co to jest ten lulek. Ile masz już Adam 100 krotków? No ja na razie nie wiem czy mam, czekaj. Nie widzę 100 krotki. Nie mam żadnej 100 krotki. Mam, a ile ma być, Rafik? 7. 7 z tego co pamiętam. Gdzie są 100 krotki? Dobra, tu są. 4, 5, 6. Czekajcie, bo tu dziurawiec jest. Czekajcie, bo tu dziś widzę dziurawce. No jest, dziurawiec jest zwyczajny. A nie dziurawiec, tylko ten. Ale te zadania są dziwne. No mam już 100 krotki. Czemu ja tutaj... Pokaż mi swoje, gdzie tu mam te zadanie mu dać? Już mi tu. Nie wiem skąd mam ten osad wziąć. Mapa. Na mapie nie ma niestety występowania roślin. Albo ja nie wiem gdzie patrzeć. Śledź. Dobra, już nie bierz więcej zadań, bo musimy jeszcze wioskę rozwijać, a nie po lasach biegać. Tak, tak. What?
Może to jest od krów, Rafik i od wszystkiego, no. Nie wiem, gdzie jest Osset. Yesterday, a vendor wanted to sell me white powder, telling me that thanks to it my clone. Łapka na ptaki. Czekajcie, a może jest tu jakaś. Jest wiedza. Zbieranie? Nie, to nie jest zbieranie. Są tu jakieś po prostu rośliny. Żywność różna. Nie no, muszę się schłodzić trochę, bo. Ja idę na drugą stronę, może tam będzie Osset. Żywność, łowiectwo, parę rok, a może nie ma te, a nie, no powinien być, skoro... Znaczy w tej porze roku powinien być Osset, skoro jest zadanie. No. Tutaj. Coś brakuje jakiegoś narzędzia. Oh. Bo wiecie, co to jest ten Osset? To są te kulki takie. Tak, tak, tylko wiesz co, ja szukam. Też szukam. Nie ma. Narzędzia, że nie jest chyba żywność. Co to jest? Babka lekarska. A to co to jest? Mniszek lekarski. Stokrotka. Jest Osset, ale czekajcie. Rodzaj ziła używany w celach zatrzymania utraty zdrowia w czasie zatrucia. Znajdowane w przyrodzie latem. Może zostać spożyte lub... I tak dalej, ale gdzie... Aha, no to dupa. No to jak jest Osset i jest lato, to musi być. Tak. Ogólnie jagód dużo zbieram. No. Jak są, to zbieram, nie? No tak, nawet zgnilizna z tego będzie, więc... No. Jagód, jagód. No tak właśnie ten mój sapie, jak właśnie w tych filmach niemieckich. Gorąco mu. No. Niby tak. Mam jakiś nowy poziom przetrwania. Umiejętność. Wilcze jagoda. Widzę, żubry zostały wykryte. Odkryte. Rafik do lodówki poszedł i odkrył żubry. Biegam jak ten cep po lesie, kurde, i ostu szukam. No ja też. Oj. Jeleń. Dziura, Dziki. Gdzie ten odszedł będzie? Borsuk! To już wiesz, nie, jak to... borsuk wygląda. Produkcja. Dobra, przy okazji się schłodzimy. Jaką macie... Aha, to już czytałem. O Tifonie. A jednak Rafik nie był borsuk. A co to było? Co to tak śmierdzi? Skunks. A, skunks. A są tu skunksów? Chyba tu nie ma skunksów. Też mi się tak wydaje. No jak był, to jak nie ma skunksów? No to może borsuk. Znaczy to jest borsuk, tylko on tak wygląda jak skunks. A no to widziałem koteczka. Widzę łosie. Gołąpa widzę. Zabiłem gołąpa. Przecież miałem noża. Już nie mam noża, w pizdziec. Kurde, nie wiem, gdzie jest Osset. A to może cześć, miałeś... Pawełku. O, Paweł, ty grasz w Medievala? Siema, Paweł. Nie, Paweł gra w Medievala? Chyba gra, nie? A nie wiem. Nie wiem. To wie, gdzie jest Osset. Jak to Rafik mówi. Ojej, jedna litera się przejęzyczyłem. Wiesz, co to jest przejęzyczenie, Rafik, nie? Tak, wiem. No.
Jeszcze nie ma 22, to nie mogę powiedzieć. Mówisz o zmarnowanym życiu? Tak, nie, Paweł ma. Paweł, gdzie znajdziemy Oset? Przejęzyczenie to jeżeli język ci się ześlizgnie. No. Okej. Okay. Z jednego. A dobra, nie brnijmy w toku. O, piwo owsiane. O, a mogliby Pawła tu zaprosić do tańca do nas. Do Tabareckiego. A mogliby my. Pawełku, chcesz dołączyć? Jasz tu do nas, masz już chatę za Mareckiego. Marecki na długich wakacjach. Nie wiadomo, kiedy wróci. Mu się spodoba. Ostu. Ostu szukamy. Ła. Octu, znaczy ostu. A jak chcesz, to wbijaj, Pawełku, do nas. Kurwa, same butelki tylko zbieram. Nie wiem, gdzie jest ten osad. Kurde. No szukam tego octu, nie widzę. Normalnie w realu to on na każdym kroku to gówno rośnie. Tak. Takie też kolczaste jest przecież. Mhm. I should take some clothes off. A, no dobra, Paweł, no to tam się zgadamy jakoś. No. Spoko. Dobra, tu chcę pracuję. Tutaj jaka maczuga Herkulasa, kurde. To nie jest ocet. Gdzie ja jestem? Mam! Mam oset. Ile tego? Dwa. Takie fioletowe kwiatki mają. No tak, tylko wszystko z fioletowymi, to ja cekorie widzę. No i obok jest oset. Trzy. Cztery. Rafi, ile tego ma być? Coś chyba 8. Bodajże. Nawet nie wiem, czy ja to wziąłem w końcu, czy nie. Jeszcze raz nie lecę. To widzisz? Bo ja nie widzę nigdzie. Wziąłeś to chyba. No właśnie nie wiem, nie widzę tego na liście. To jest ten marketing, nie? Właśnie nie wiem, czy to jest marketing, bo nie mam nic, żadnego tekstu w tym zadaniu. Nie, wziąłeś buraki. Trzeba zaopatrzyć Poznomira w buraki. A ja buraków nie brałem. Żebyś buraków nie brał. To ja buraków nie brałem. Co? Ja buraków nie brałem. Wziąłeś. Aha, no to znaczy, że przez przypadek. No to teraz zbieraj buraki. Najpierw nasiona trzeba by było kupić jakieś. W sumie to musimy pozbierać jakieś kasy. No to nie mamy. Faktycznie nie ma tego zadania, Rafik. Z tym ostem, ostem. Widzę. Jak ty to ogarnąłeś, chłopie? To właśnie źle. A ja to zbieram jak jakiś paździerz. Już idę. Tylko ty. Biegnę. No dobra, to ale przynajmniej... Już, ale wiesz, że teraz już nie uzbieramy, mając to chyba w tym, czy uzbieramy? Uzbieramy. Mając to w kieszeni. Czekaj. Borsuki? Co to jest? Stokrotka. No to weźmy. No to tu jest Adam. A buraków nie brałem, bo cały czas tu jest buraczany baron. Wisi na tablicy. Ale jest tu jakieś zadanie, wiesz? Średni wiesz, to marketing. Zaopatrz Poznomira w buraki. No. A, chyba, że to na tym. Zrobiłem przez przypadek na targu. Być może. No i tu był Adam Oset. How do you do? Tutaj był? No. Ale żeś przyszedł i jakoś... To nie to, cykoria to ma takie... To jest cykoria. No takie malutkie niebieskie kwiatki. No a to ma fioletowe. A, widzę. Chyba. Jest, oset, dobra.
Mam. No to jeszcze... Takie różowiutkie troszkę, nie? Taki fiolet różowiutki, no. No. Dobra, znalazł. No dobra. Sprzedaję mu. Co sprzedajesz? Piwo owsiane. A skąd masz piwo i się nie podzieliłeś? A znalazłem. Ale jakie drogie jest. Zobaczymy, czy tyle dostanę. W sumie tak, dostanę. 140 monet. Super. Dobra, musimy się ochłodzić. W ogóle trzeba się wody napić. O, a ten workowaty kapelusz można sprzedać za 360 monet. Dobra, ile mamy tych ostów? Ja mam ostów. O, mamy dopiero zebrane... 5 ja mam. No, ale tylko 2 są zebrane na razie. Mówię, trzeba od nowa zebrać teraz. Ale za nic. 3 jest? Nie. 2 ciągle. Co tu się kuźwa dzieje? Może ty masz te 2, gdzie ty jesteś, Adam? Ja ci dam ten oset, jak ty go weźmiesz, to może będzie dobrze. No dobra, to daj. Tu a biegam z tyłu za tobą, za tobą. Aha. Dobra, a... czekaj. O, tu też jest. Weź go. Jest. No tu. Dobra. No i? No daj. Zion. A ty dałeś mi już? Nie. To daj. Bo zjadłem oset. Co za chłop. Jak ja muszę też zresetować tutaj ten... tą grę. No tak, no jeszcze 2. Dobra. Gdybyś nie zżarł, to już byśmy mieli 1. Chyba zjadłem ocet. Tu jest, Adam. 1. No. Dobra, jeszcze raz. Wychodzę z gry. Muszę jeszcze raz wejść. Ojej. Dobra. I jeszcze 1 ocet. A za to 100 krotki są, czekaj. Też 100 krotek ja mam pełno. Dobra, już. Krotki? Już, wiesz co, uzbieram sobie, bo tu jest ich. O, jak na zatrzęsienie było. 6, o, tutaj jeszcze. Tu jest pełno 100 krotków też. Dobra, 8, 100 krotek. Glina. Gdzie jest ten ocet? Jeszcze ocet, 1. A co tu się stało z tymi królikami? To jakiś pomór jest. Lato jest. Może popadały. Rafik tu był, no. Tak, ja. Pewnie tak, Paweł, było. Dzięki, smacznego, wiem, oset opierdolił, chłop. Bo to mi się źle nacisło. Znalazłeś, też... Adam, ten oset? Nie, jeszcze nie. No, tak. Kurde, jakie to... O, jest coś. 8, czekaj, już mamy. Powinno, jak mam. Mam, dobra, biegnę do wiochy. Już. Mamy. A komu ty, Rafik, sprzedałeś ten kapelusz? Nie sprzedawałem jeszcze kapelusza. Ja tylko idę sprzedałem. Ja idę sprzedać ten kapelusz, bo mnie wkurwia. A, dobra. Zachowuj się, jak wytrzeźwiejesz. Już załatwię to zadanie. Dobra. Okej. Okay. Nawóz jest. Schłodzę się przy okazji. Teraz gdzie mam tu iść? Tu mam iść. O, i teraz mogę te zadania oddać. No dobra, ale tu na jakimś targu byłeś w tej wiosce i to sprzedałeś? Tak, chciałeś na targu. Sprzedać? Gdzie to jest? 9. A, to jest z zewnątrz. Gość. Narzędzia chyba nie ma, zaraz zobaczymy. Hello. Jestem tu w sprawie obornika. Nie będę tylko czytał, ale mam zadanie zrobione. W mieście. W środku praktycznie. To biegnę. Tylko też uważaj, bo jesteś? Ja już... Jestem na targu. I do kogo tu mam iść?
Ja akurat temu sprzedałem. Ale temu, ten może mieć zadanie. Ale ten może mieć zadania, więc możesz przez przypadek wziąć zadanie jakieś. Pokaż mi swoje towary. Co on tu ma? Typie mięso. Gdzie on jest? Buraki ma. Ta? Nasiona? Nie, ogólnie ma buraki. No czekaj właśnie. Po 4,5. Pokaż mi swoje... Nawóz. No już. Nasiona buraka. Dobra, nasiona buraka są po... O kurde, 7,50. A 4,50 jest burak. Czekajcie, nie mam kasy. Ja mam kasy. Cześć, Peter. Cześć, Peter, siemanko. 140. Pokaż mi swoje. A jak ja to mam tu coś sprzedać? Jak to jak? To masz kup, bądź sprzedaj możliwość ze swojego. Pokaż mi swoje towary, jak się masz, co lubisz. No i tam po prostu przerzucasz mu jak do tego, jak do skrzynki. Aha, czyli pokaż mi swoje towary i sprzedaję, tak? Tak, tak, tak. I wtedy w jedną lub w drugą stronę. Albo kupujesz, albo sprzedajesz. Tak jak ze skrzynką byś handlował. No to... Dobra, ja tu bym kupił... Taki upał, oni chodzą, kurde, w tych czapach. Jeszcze tu mają te koksowniki rozpalone. Nawóz... Tu coś się... Pszenica to nie, nawóz. Dobra, idę po... A ile tych buraków, Rafik, tam było? Bodajże chyba 6. To ja kupię te buraki. Kurde, nie widzę lnu, żeby nasiona były. Nie ma tego chłopa od buraków. Co za burak? Ta żelaza, sadzonka chmielu, gruszy, jabłoni, wiśni, śliwy. W sumie jakby taką jedną śliwkę kupił, to by owoców trochę pozbierał. Można później je sprzedać. You look like you're about to melt. Radłem kosz. I'm roasting out of here. Gdzie ten paździerz jest z tymi towarami? Tu. Wody galną. Jak chciałem z koszulą gadać, dobra, nieważne. Już chyba za późno jest. Dobra, gdzie to jest co innego? Kapusta. Dobra, słuchajcie, ja wracam do wiochy, zobaczę co tam słychać. Też wracam do wiochy, bo tu już nikogo nie ma. O, jeszcze se. A tu ile o tego osetu jest w tym mieście? Co my tu mamy? Burak. Jeszcze mi 50 zostało. Nasiona maku. Tak, tak, Paweł Rafik handluje, bo to nasz taki cinkciarz. Cinkciarz.pl. Wiesz, za walutę. Dobra, pozwólcie, że ja się napiję, tylko w realu. Chodź, ja to grze też by się przydało. A, to jest tańsze. Rafik, jesteś taki cinkciarz, że my nie wiemy, co ty robisz tam w ogóle. Na razie kupuję nasiona. A ty buraki już sprzedałeś? Nic nie sprzedawałem. 32. Tak się zastanawiam, co lepsze, czy gruszkę kupić, czy chmiel kupić. Tfu. No tak, dobrze. Chmiel, Rafik, chmiel. Chmiel jest droższy.
Czekaj, co tu jest? 18, co to znaczy? Czy to jest taki... Nie mam kłody. Tych ikonek przy tych roślinach nie za bardzo rozumiem. Chmiel. Dobra, kupmy ten chmiel. Jeden. Jestem ciekaw, co tu się sadzi. Chłopa przytrzymałem po dniu pracy. Dobra, jeszcze jagody są. Czemu broda zablokowana? To tu lata. Są? Dobra. Idziemy się napić, zaraz coś zjemy. Dobra, idę się napić. To normalnie pancerne brzozy latają. Są. No siekierą, żebym nie mógł brzozy zwalić? No cóż. Już, nie jedna, brzoza, już jedna brzoza czegoś nie zdołała zrobić. Znaczy zdołała w sumie. Zwalić. I też była pancerna. O, a tu nie. Mam... Brozę nie doceniasz zwalić. Brzozy, Damian, nie doceniasz brzozy. To może to było to dlatego, że to nie było w naszych rejonach. Dobra, brzuszek napełniony. Idę zanieść do trochę siwa do... Kto tutaj taki biega, kurde? Rafik. Widzę, bo aż się wąs za nim ciągnie. Marchewka jest u mnie zasiane, tak? Czy co, ja upiekę to mięso całe, żeby się nie zepsuło? O, właśnie. Jakieś ja tu mam punkty do rozdania? Chyba nie. Niestety. Szkoda. Właśnie, muszę coś zjeść. Piątka. No tutaj akurat wrzuciłem do... No. Do spiżarni. Żarcie. Jakbyś potrzebował. Oko mam jeszcze. Kapusta. Aha, to już nawozu prawie. Normalnie przy ognisku mu się cieplej robi. Dobrze gadasz. Czy słońce zaszło? Ja cały czas mam, że prawie że udaru dostanę. No ciepła ta noc jest, no. Dobra, skrzynka. Czy ja tu mam jakiś nawóz? Niestety dobra, nie. Dobra, kaczki dalej zbagowane, to można rzucać w kaczki. Pyk, pyk, dobrze. No to zajdziemy spać, nie? Oset w spiżarni jest jeszcze. No teraz to już wystarczy nam tego ostu. Już zadanie zaliczone, Marcin. Dobra, ja poszedłem spać. Ja szukam mojej kaczki, co sobie mu polowałem. Dobra, panowie. Nie ma jeszcze. Ja poluję. Też jest po dobra nocce. Do spania. Jak tu się kłóca? Kontrolem? Ale ty masz spada, czy z czym, to nie wiem. Nasiona maku. Nawóz. O Jezu, 10 trzeba. Dobra, mam z kontrolem. I spadem kaczkę zgubiłem, no jakie jaja. Kurde, nie chcą spać. My pracujemy. Pieczone. Smardzewicz, czy jagody, płocie. Nie ma, to zróbmy. Jest kaczka. Mamy tak. Interwali, rybaka.
O właśnie, mamy jakieś ryby? On coś tak, poluje? Tak, były. Były ryby. Można je upiec. Gryzły się karty. Faktycznie są płocie. I to ile ich jest, kurde? No, dokładnie. Dobra, to ja idę, biegnę je piec. Ona ja biegnę spać. A teraz to się goni. No goni się właśnie w tamtym kierunku. Nie w tym polecie. To jakiś włosaty gość mnie zaatakował. Co jest grane? Asterix cię zaatakował? Oby tylko. Nie, ten wąs był jak u Sławomira. A jak my tam, pany, stoimy z tymi domami? To by jakiś chyba wybudować, nie jeden. No tylko teraz pytanie, czy możemy kogoś zatrudnić. No i teraz można dalej rozwijać. Na przykład, żeby ktoś tu jakieś już żarcie może gotował. A może już jakiś rolników. Czekajcie, gdzie są te ryby. No powoli by trzeba zacząć myśleć o jakimś... Raki, gdzie ty jesteś? Gdzie ja? Są te ryby pieczone, kurde. Ja jestem, czekaj, jak to się nazywa? Ale nie w domu. Nie, chata myśliwska. A co, ty do chaty mojej poszedłeś? No. Aha, na boku się robi. A ja mogę spać koło tej twojej Ludwiki. Ale już wychodzę. Kurde, gdzie są moje ryby, które upiekłem? Warto byłoby też zakupić schemat łuku. Ślepy jestem. Schematy. Kurde, piękną ryby ich nie mam. Kosztuje stówkę taki schemacik. A gdzie są te schematy? U myśliwego. Na żądaniu, nie? Nie, myśliwy. A gdzie jest myśliwy? Tam. Aha, tu, dobra, to ja idę kupić. Schemat łuku. A możemy, aha, to by... Tu zawsze będzie łatwiej polować. No. Tu warsztatowy. Technologia. Ale lnianą nic trzeba do łuku. A to tutaj co tu się dzieje? Pusto. Lniana nić. Wszędzie lniana nić. A lniana nić jest potrzebna, to ten, jak on się nazywa? Len by trzeba było sadzić. No. Chłoda i lniana nić. To nie mamy lnianych nici. Ale co, kupujemy ten łuk? Nie, bo lnianych nici nie mamy. No to się wymyśli, no to się zrobi. Jakiś len się kupi i się zrobi. No to i tak trzeba kupić. Musimy jakiś len kupić i zasadzić. Ja nie mam tylko kasy. Ja mam tylko 5. Teraz... Ja mam 300. Ja też mam coś koło 300, to możemy... Jest pieczone rybne mięso, czy jakoś 354, to gdzie jesteś, Damian? Przy studni. No to dam ci kasę i kupuj. Ale to ten len ogarnij. No to za stówę to ja sobie kupię, no to. Jaką stówę, co? No stówę kosztuje łuk. Nie. Plus strzały później. Ale czekaj, jaką stówę? Ja myślałem... Czy ty masz za stówę łuk? No nie łuk, stu... To jest... A, bo to jest ten... Ja myślałem już... Uźwa. Długi łuk kupić. A on chyba za tyle samo w sumie jest. Też chłoda, lniane nici, skóra. Jest skóra, 500, no to... Ale to już... Nie, no ale tą skórę długi... będzie ciężko. Długi nie, skóry to masz przy każdym tym, przy każdym zwierzęciu. No jak to zabijesz. Po 500 jest łuk. No. Tak, długi jest po 500. To może ten dłuższy kupmy od razu. Czy wolicie ten tańszy? Tu masz kłodę i lnianą nić, a tu... Jeszcze skórę. Skór mamy dużo akurat. No to dobra, to dawaj tego, gdzie ty jesteś. Ja przy studni. To ty pobiegłeś. Ja tu przybiegłem do ciebie. To za chłop. Dawaj kasę. Pieczone... No czekaj.
Już ci daję, czekaj. A, bo to pieczone rybne mięso. Dobra, ja szukałem ryb. Dzięki, Marcin. Dobra, i czekajcie, ja muszę tutaj upuść. 200, tak? Potrzebujesz około. Tak. No to dam ci takie, o, pyk. Faktycznie jest pieczone rybne mięso. Dzięki, bo ja ryb szukałem po prostu. Dzięki, Marcin. Idę, zostawię to rybne mięso. Dobra, ja idę kupić ten łuk. Gdzie to był? Właśnie musisz iść. No i skór jest. O, już mi się skończył. Pusz. Długi łuk będzie na większego zwierza i na mniejszego się uda. Dobrze, ile mamy? O, desek mamy w ciul. Futra mamy w ciul. Skór mamy. No nie mamy w ciul, ale... No te lniane nici, bo nie ma zasobów tu w ogóle do tego. Jest lniana tkanina, wełniana nić. Dobra, no będzie trzeba kupić te lniane nici, no po prostu. Dobra, pouczmy się spać i rano będziemy kombinować dalej. Ja wolę Robert Lightnant. To moja chata? Żebym zaś do Rafika nie poszedł. Chata wuja Damiana. To jest moja. Ja nie wiem, żeby oni nie byli w stanie swojej chałupy rozpoznać. Ja tam swoją nawet po pijaku rozpoznam. A mam korzbik klinowy, co go ukradłem. Okradłeś? Mhm. Okej. Okay. No nikt mnie nie złapał za rękę, no to... Dobra, spać. Dobra, spać. Tylko na ciebie, Damian, czekamy. No. Co to kurde, śnieg pada? Co za śnieg? Jaki śnieg? Nie, u mnie się tak kurzyło w chałupie, że wygląda jakby śnieg padał. Dobra, idę ogarnąć ten len. Zobaczyć. Mam kasę w razie czego? Nie, to... Zobaczmy teraz tak, na zarządzaniu. Ekwipunek. Dobra, zobaczmy. 60 monet. No co tam biegnie? Rafik pewnie. Zgadłeś. A to żółte pany na tym kółku, to co to jest? Jakie żółte? Co żółte? No zielone to jest energia, czerwone to jest... Jedzenie. Życie, a... Pomarańczowe to jest jedzenie. I niebieskie to jest woda. Tak. No żółte takie. No to żółte to jest jedzenie. Dobra. No tu Rafi chodzi na takie harce. A ten co kuźwa? Nogami. Co on robi? Kamerą kręci? No właśnie nie wiem. Co za chłop? Zobacz co on robi. No widzę właśnie, chciałem ukraść futro. Jaki dzban. Co to jest? To jest, proszę państwa, dzban. Nie, jakieś zadanie. Idę do tych na targ. Jeszcze nie przyjmują. O, to co to jest? Jakaś pułapka. O, i stąd ukradłem koszyk. Ale się już nie da, już jeden ukradłem. Idziemy co za hak męcić. Wiesz, że na tym może ucierpieć. Wiem, że może. Nikt ale to nie chyba jest wtedy, kiedy cię przyłapią. No, ale mnie nie przyłapali. Komuś narzędzi brakuje. Zaraz to ogarnę. Ludmiła jakaś. O Ludmiło. Tu jakieś dzieci śpią. Dobra, idę stąd. A siekiery brakuje. How is life treating you? Wants to see my wares? O, jesteś chłopie i super. Rozmawiaj. Pokaż mi swoje towary. Co to ma być? Lniana nić, tak? Tak, lniana, tak. A to nie ma czegoś takiego.
ale mu mogę coś sprzedać chyba. Kamień mu mogę sprzedać. I lulek mu sprzedam, nie wiem co to jest, ale... Dziurawiec mu mogę sprzedać, bo mam... I mniejszy... Siekierę... Tak. Butów mu nie sprzedam, no. O, smardy mam dużo. Pokaż mi swoje towary, jakbym Wiedźmina słyszał. Why is bread so expensive? Because of the taxes or what? Dobra. O, ta będzie miała. Ludmiła. Ludmiła. Pokaż mi swoje towary. O, mikstura kamuflażu jakaś tu jest. Żebyś w pysk nie dostał od Ludmiły, jak tak powiesz. Dobra, już narzędzia zrobione. Ale w czym dalej... to będzie ten? Bo tu nikt nie ma tych nici lnianych. Nie, tu jest, o. I już, dobra, o ten będzie miał pewnie. A to baba jest, dobra, sorry. Jakie przybicie za ten kapelusz. Ja mu sprzedałem za 360, a żeby odkupić, to już musiałbym wydać 1080. Bo to są, kurde, jak w tym, jak w Lombardzie. Dobra, żegnaj. See you around. Hey! Yuki. Dame. A, tutaj jest, czekaj, siemię lniane. Tu nikt nie ma. Musicie siemię lniane kupić, jeśli chodzi o ten. Czekajcie. Siemię lniane? Tak. To jest, są właśnie nasiona lnu. Okej. Okay. Ten ma fajkę, flet. Pozyskiwane z lnu na krepisku stodola może być do... O, wiosną. Czy już możecie sobie ten... Kupcie len po prostu. Właśnie nie ma nigdy lnu. Jest tu len. Tylko tego gościa póki co nie widzę. Dame. Jeszcze nie dotarł. Ten będzie miał len. Dlatego, że na wiosnę trzeba siemię lniane siać. O, wełna, to on będzie miał len pewnie. Siemię lniane. Nie, nie sprzeda za tysiaka. Jak bym mógł sprzedać za tysiaka? Mam siemię lniane. Nie, nie mógłbym sprzedać. Masz? Tak, ale patrz. Ale to len, nic nie da. Len. Mam lniana nić. O. Po ile? Dnia na nić. 25. O, no to kup. Ile masz kasy? No na 3 mogę kupić. A to co zrobimy chociaż po jednym łuku? Dobra, ja jeszcze pomyślmy, co, jak tutaj zarządzić, co zrobić. Dobra, posprzedaję trochę tych swoich rzeczy. Coś tam będzie. Pokaż mi swoje towary, dobra. Ejcie, mamy tu inaczej. Jak to ty mówiłeś, Adam? Co? Siemię lniane, tak? Tak. To kupię. Ejcie. Cztery. Będziemy mieć już. Co ja tu mogę jeszcze? Już kolejka się ustawiła. Ja się wcisnę tu przed panią, dobrze? Dobromira. Dobra, kupiłem 3 lniane nici i 4 siemię lniane. And you. Hello there. Ja bym tu nie mogło czekać. Dobromira. Ja chcę zmienić jej dom. A ja biegnę coś szamać, bo posprzedałem wszystko, co miałem. Tu? Ale w sumie ja tu jeszcze przyjdę. O. Wiem, co zrobię. To wszystko, co mam w koszyku, posprzedaję i kupię lnianą nić. Have a nice day. Tam mam jakiś badziew jeszcze w koszyku.
Nie, coś spieprzyłem. Tutaj mieszka samotnie Stomir. W tym domu. To zakupione czy nie mam? Tu mieszka Bogu chwała. Tu Dobromira. Ja bym chciał tą Bogu chwałę przenieść do tego pierwszego domu. To ty, Adam, jesteś? Tak, chyba tak. To dam ci len i siemię lniane. Dobra? Dobrze. Puść. O. I... Jest, dobra. I upuść. Jedną chałupę. Lniano mnie ci siemię lniane. Czyli co, mam zrobić te? No ty się z wodzem, no to... A tym wodzem. Dobra, to ja muszę chyba iść do warsztatu. Bo już kupiliście, już kupiłeś tego łuka. Tak, łuk kupiony jest. Dobra. Nie, to na pewno nie tu. Zobaczmy, czy gdzie możemy go zrobić. Na stole warsztatowym. Jest, długi łuk. Mamy... Ty dałeś mi 3 lniane nici. No. Powinniśmy mieć ich 12. Kuf. Nie. Lnianych nici 12, bo na jeden łuk potrzebne są 4 lniane nici. Aha, to jeszcze muszę nici kupić, tak? Dam ci kasę. Gdzie nie, jesteś? Spoko, czekaj, bo ja mam kasę, znaczy zaraz będę miał kasę. Ale to chodź, dam ci. Najpierw ja sobie muszę zjeść coś. To jedz sobie. Nie dawaj mi kasy. Ci mówię. Dobrze, to ci nie dam. Kurde. Nie chcieć to gorzej jak nie móc. Dobra, skóry powinno nam wystarczyć. Do tego... Kłódy też, no tlnianych nici, bo ile, 4 dałeś, czy 3? 3. No to musi być łącznie 12, bo 4 jest na jeden łuk. Czyli potrzebujemy jeszcze 9. Rafik, jak tam handlarzu? Jak handlarzu? Na razie trochę nasion mam, ale nie mam zgnilizny żadnej. On coś kombinuje, bo on cicho siedzi, on jak dziecko, nie zauważyłeś? No. Jak on jest cicho, to znaczy, że coś majstruje. Coś tam hakmęci. Właśnie. Tak. Nie wiem, czy oglądacie tą milionerkę z TikToka. Nie. No taka jest. Powiem ci, wciela się matkę, córkę, ojca, siostrę swoją, babkę i kogoś tam jeszcze. No, powiem wam, no, kobita wymiata, nie? Aktorzy się powinni od niej uczyć. No ona jest w ciąży? Nie widać po niej. Zarządzanie. Niby jest. A, tylko, że ja widzę, wszyscy nasi mieszkańcy są niezadowoleni. No. No bo już trzeba im podnieść pewnie jakość. Weź się grafik wyjść. Już? Opuściłem. No jest coś, kurde, nie halo. Ale nie wiem, czemu są niezadowoleni. Może właśnie trzeba im coraz lepsze żarcie dawać. Być może. Właśnie, gdzieś tutaj mamy jakąś kuchnię czy coś? Co to miało być? Miałem kupić? Len, tak? Lniana nić. No nie no, żywność mają. Wody nie mają. Wody nie mają? A, czyli wiaderki mają pewnie. O to tu chodzi. Bo jest potrzeby, są na 210, a woda jest na 75.
Także trzeba by chyba zwiększyć. Dobra, tu. Tu nie było nici. Tu będą te nici. Są to jakieś wiadra, są. O, jakaś szopa rolnicza też jest. Rodzaj budynku rolniczego. Pracownicy zatrudnieni tutaj mogą być przypisani do prac na polach i w sadach. Okej. Okay. Cześć, DJ Kalo. Siemanko. Siemanko, DJ. Ty będziesz miała ten dniany? I'm roasting out of here. Kuchnia jest. Liczba 0. Okej. Okay. Gdzie mam kuchnię zbudować? Czekaj, na razie, poczekaj, na razie, czekaj Rafik, zobaczmy. Czekam. Z tą wodą, bo tu wiesz, nie ma sensu co budować, jak wiesz. Ja tu wrzucę im wodę, wiadro z wodą. Dobra, idę po następne. Nie ma nic lnianych już. Gdzie to się wiatra? Dobra. Nie tu. A, to jeszcze mogę dorzucić. Jeszcze mogę. Jana koszula. Cześć, DJ Siemanko. To nie właśnie, czekajcie, wiedza. Szkoda, że tu nie ma żadnej jakiejś wyszukajki, kurde, no się tej wiedzy. Wiadro z wodą. A, w magazynie żywności trzeba to przechowywać, dobra. Czy ja gdzie w to miejsce zanoszę te wiadra? Lulek. Gdzie to były te? No nie, tu było. Tu były te? Nie, tu... Muszę się ochłodzić. Ciekawe. O, ten będzie miał chyba. I'm boiling. Od płomyki piwo. Lulek. Nie wiem, co to jest ten lulek, ale mi się to z fajką kojarzy. Wejdę, zaniosę. Lulki, nie? No. Nie ma. Jak na golasa, DJ. No to... Kurde, jak prawdziwy chłop. Ja ty tu golasa widzisz. Masz te towary? Normalnie, buty, gacie mam. Ciepło jest, to trzeba opaleniznę zbierać. Witaminkę D. Tu by było to, ale to już nikogo nie ma. Dobra. Idziemy. Tego tyle? Jakby było zimno czy coś, można... Tak, oczywiście. Tylko, że to teraz jest po prostu upał, widzisz, nawet jestem przegrzany. Tutaj pod tym w lewym dolnym rogu widzisz takie słoneczko i... Właśnie temperatura. Dobra. Czy teraz lepiej się już... O! Mają dużo wody. Mają dużo opału. Żywności też jest sporo.
No dobra, a teraz tak, weźmy, zobaczmy. Tu, jak to się nazywa? Nastroj. No spodnie bym mógł sprzedać, no ale no bez spodni będę chodził. Właśnie, a zima... A mówiłem, że dam ci to. Zbliżać. Też trzeba coś z tym skombinować. Poziom zadowolenia mieszkańców jest mierzony przez ich nastrój. Określany jest liczbą od minus 100 do 100. Jeśli nastrój spadnie do najniższego poziomu, mieszkańca opuści wioskę. Wiśniacy są i tak dalej. Szczęśliwsi mieszkańcy w domach zbudowanych z bardziej wytrzymałych materiałów. Preferują również posiadanie pracy oraz rodziny. Niedostatek żywności, opału, wody lub miejsca do spania będzie skutkowo spadkiem nastroju losowego. Rafi, gdzie ty jesteś? Ja jestem przy magazynie. Byś poszedł na targi, byś kupił, bo mi starczyło tylko na 6 nici tych lnianych. Dobra, zaraz, moment. Zaraz coś się ściemni. A mówiłem, że, ten, że kasę ci dam? Nie, bo chciałem się pozbyć tego, co miałem. Ja tam łuku nie muszę mieć. Trafik, ty sobie już lepszą chałupę zbudowałeś? Nie. No jak nie? Ty już masz drewnianą chałupę jako jedyny. Ale tu. To od początku. Ty co za... A, jedną ścianę sobie widzę postawił z patyków, a reszta ma z drewna. No pozor, wiesz, dla pozorów. A. Znaczy tam jeszcze mamy chatę taką dobrą. Kurde, a bo ja tam przez przypadek kiedyś zrobiłem. Ja pierdziele, co za burżuj. Kurde, teraz Adam, wiadomo, laski lecą jak muchy do góry, nie powiem czego. Do wąsów. Ten wąs nie jedną, już mogę, cząs. Gdzie ty, Adaśku, jesteś? Nie, pod swoją chałupą, ale dobra, o tu widzę jak biegniesz. Dać ci monety? Nie, dam ci ten. Lnianą nić. It's hot. A jak ci dam wiklinowy kosz, to też masz go na czerwono? Tak, ukradnij. To ukradnij. No dobra, to chociaż dwa łuki zrobię. Mam skórę. No cześć Filip, obaw się. Cześć, cześć Filip. Dobra, to lecę po skóry i chyba kłody trzy. A tu da się zmienić nazwę jeszcze domu? Da się. Da się, da się. Damian z Przegubowisk. Kłody, skóry weźmy. Dobra. O. Kamienne narzędzia, nie kamienne, drewniane bronie. Mamy łuki. Dwa łuki mogę zrobić. Dobra, ja zmieniłem nazwę domu. Dobra, tylko my musimy jeszcze, kurde, bełty. Jakieś strzały mieć. Bo czekaj, bełt to jest do kuszy potrzebny, nie? Bełt to się piło kiedyś. Tak zwany jabol. Tak, bełty są do kuszy. A jest kamienna strzała, dobra. To pióra, patyki. Dobrze. Trzeba porobić tutaj z czego? Z patyków. Dobrze, to muszę po patyki pobiec. Damian, chodź. Dam ci ten łuk. Na razie musisz, Rafiku, drogi, poczekać. Spokojnie. Zobacz. Ale mam łuk. Normalnie będziemy Robin Hoody. No bierz go. No. Zaraz ci jeszcze strzał dorobię. Strzały to se sam dorobię.
No to, to se rób. Tylko ja sobie go przypiszę. Wezmę tego. Dostrzał, co jest potrzebne? Pióra, patyki. Tam coś jeszcze było. Hello there. A, kamienie. Jeszcze kamienie. Gdzie są kamienie? Ja piór nie mam. A, widzisz. Kurde, tutaj jest wciul piór. Posprzedawałem. Tutaj w magazynie masz wciul. Tylko ja nie mam kamieni. Nie wiem, czy jeszcze u siebie coś nie mam. Mam spodenki, no. DJ, no gdzie? No przecież widzisz, że mam spodenki. O, ale za to mam też 4 strzały żelazne. Gdzie to jakiś sprzedawca jest? Rafi, ogarnij tego. Ten Len albo... Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda to ogarnąć, bo nie wiem, gdzie jest sprzedawca. Dlatego ci mówiłem, żebyś szedł ze mną. Ten narzędzia ma. Okej. To jest kamienne strzały, dobra. Tak. Mam 70 kamiennych strzał. No i tym to już można szaleć. Młotek. Rękodzieło. Gdzie jest ten łuk? To nie tu. Nie, no tu. Jest łuk, 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 łuk. Nie, to nie jest. Przepisz. Dobra. Jeszcze do kupania. A, bo to strzały się tam robi, nie? No ja w warsztacie zrobiłem sobie strzał. No właśnie, muszę kamień. Dużo kamieni mieć? Jakieś 12 sztuk gdzieś tam miałem u siebie jeszcze. O, i działa, dobra. Dobra, zobaczmy teraz tak, jakbym sobie faktycznie chciał... Wiecie co, to jeszcze nie wiem, czy dzisiaj byśmy... Gdzie? Moglibyśmy... Tak. Polepszyć im te chałupy, to wtedy będą mieli lepszy nastrój. Mhm. Czekajcie, a czym się zmieniało... A jest, tryb inspektora. Trzeba zburzyć ścianę i postawić nową. Nie. Wybór trybu budowy. O jest, jest zniszczenie, budowanie, naprawianie. To mają być kamienne strzały? Było chyba. Tak, ja sobie zrobiłem kamienne strzały. Czy naprawdę trzeba to niszczyć, żeby... Tak. Bodajże chyba coś tam odzyskujesz przy okazji. Ale kiedyś było tak, że można było ulepszyć. Tak, wiem, że było. Chyba, nie wiem, czy właśnie takich ścian nie można ulepszyć gliną. Bodajże. Zaraz zerknę. Tu nawet nie patrzyłem. Wiem, że drewnianych nie było można. To jest naprawianie, buduj, niszcz. A, pleciona ściana, 81%. Chyba, że czegoś jeszcze nie odblokowaliśmy. Ma być prosty do mnie. Dame, it's hot. ICN, dwa dodatkowe tryby odblokowywane przez umiejętność złota rączka z drzewa. Umiejętności produkcji umożliwiają dodawanie i usuwanie izolacji ze ścian domów. No właśnie. No dopiero ta złota rączka coś tam. Czekaj, gdzie to było? To jest. Baku czy Bąku, już nie pamiętam jak mu tam byłem, ale witam.
A mi się wydaje, że Bąku. Bąku mi się wydaje. Bąku? To niż Baku Bąku napisze to fonetycznie na czacie. Mi się wydaje, że to Bąku było. A co to jest? Ostatnio u niego oglądałem na kanale coś tam. Ha! Mówiłem, że Bąku? Ha, ha. O kurde, no. To czemu ja cały czas w Baku? Czyli widzicie, że kto wchodzi na kanały do widzów. Pierwszy raz nie Baku. to będzie tu. Dobra, zapamiętam, Bąku. Dobra, bo ja się już muszę schłodzić. Tak? Rafik, ty masz taką złotą rączkę. Tylko szkoda, że do kobiet, no. Kurde, gdzie to jest ta umiejętność? A, jest, złota rączka, tu. A nie mam już? Nie, nie mam. A co tam trzeba mieć? Co trzeba mieć? Trzeba przynajmniej jeszcze rozwinąć wiedzę o szyciu. Życie to nie bajka. A tu mam 375 na 500. O życiu to jest umiejętności, tak? I w czym to jest? Tak. Ostatni, ten z tym kowadłem. O matko, ja mam 136 na 500. Produkcja, czyli musiałby, trzeba byłoby dużo produkować rzeczy. Nie no, tutaj. Nie po co ci o szyciu? Wystarczyło. Ja już mógłbym ten. Złotą rączkę mieć, tylko że nie muszę. Jeszcze. No bo ja sobie poszedłem tutaj od lewej strony. Tak, masz rację, Adam. No. Ile masz punktów tutaj? 455. Czyli masz więcej. Jeszcze muszę sobie coś pobudować i będzie. Nie wiem, czy to jest budowa, czy to jest produkcja raczej. No produkt, no co muszę jeszcze coś podprodukować. Czyli musisz coś porobić. Porób na drutach. Przyjedzie babka i spadnie. Chodźcie spać. Dobra, ja tylko podkładam. Na początku każdego filmu i live'a zawsze witam i mówię tu Bąku. Każdy zawsze Baku. Jeden z moich widzów mówi fonetycznie Bakiu. Adam, podejdź się teraz do mojego domu. Okej. Gdzie jest twój dom? Koło Rafika. A gdzie jest Rafika dom? Koło mojego. I wszystko wiem. No tu jest Rafika. No to mój jest obok. To jest twój dom? No i zobacz, on napisany. Właśnie, gdzie pracuje. Co on tam ma napisane? Szlachta nie pracuje. Mały, właśnie przeczytałem. Domek. Szlachta nie pracuje. Okej. Okay. Dobra, idziemy spać. Na moment. Ojejku, się przestraszyłem. Właśnie, dobra, tutaj zostawię to. Bardzo dziękuję, Bąku. Teraz to już totalnie zapamiętam. Brawa. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Ojejku, pada. O kurde, jaka mgła. A też nie pada. Co, to pada? No. Gdzie wam pada? Pada. Tu leje. No, a, faktycznie leje. Teraz zaczęło. Dobra, ja sobie Co my jeszcze mamy zrobić teraz? Można by ulepszyć im te chałupy, tylko faktycznie teraz tak, no to trzeba by... No chałupę wybudować. Chyba. To chodźcie, wybudujemy... Czekajcie, ja sobie muszę młotek zrobić. Z czego by młotek... Prostych butów to na pewno nie. Menu tworzenia. Młotek. Kłoda i patyk. Dobra, tego tu to było od groma.
nowy poziom produkcji. A, zarządzanie, umiejętność. O, Paweł, tutaj będzie twoja chałupa. A, zwiększ poziom. Nawet możemy. Tak. Okej. Okay. A, faktycznie, teraz mamy. Jest naprawianie, dodaj ocieplenie, usuń ocieplenie. Dodaj ocieplenie. Zobaczmy, co ja mogę u siebie dodać. No to w las. Ja już wychodzę. Ale nie. Ty, to w chacie Bujamaro tutaj ktoś mieszka. No, bo dałeś kogoś tam. Nie. Kogoś no jak nie? Chciałem. Nie, tylko kogoś chyba tam się przydzieliło. Tak. Ale przecież ja nie ten, nic nie kliknąłem. To Rafik pewnie. Powiem wam tak, żeby polepszyć budynek, ścianę, to jest potrzebna zaprawa. Skąd ja ci kurwa zaprawę wezmę? No właśnie nie wiem, bo podejrzewam, że glina jest do zaprawy potrzebna. A to glinę czekaj. Możemy już robić. No. Ale nie wiem co jeszcze. Czekaj, ja wezmę... To ja zrobię tego. Kilofa zrobię. Mam łopatę? Nie, do gliny łopata jest potrzebna. Kilof. Jak, do gliny? Tak. Można byłoby kogoś przydzielić do gliny. Czekaj. A nie, do kamienia. No. Ale łopata z kamienia też coś... Zaprawa w Castoramie jest w promocji. Nie, bąku, to nie, to nie, Castoramy nie. Kurde, pociął tu Rafik te kłody i zostawił, no zobaczcie go. Cały Rafik, no. Tak. Wziął drzewa biedne, kurde, Greta cię dopadnie, zobaczysz. Grety nie ma, więc... No nie wiesz, czy tam gdzieś nie czyha. Jakby czyhała, to by się odezwała. Ona raczej śpi. Albo gdzie indziej jest. Dobra. W każdym bądź razie, narzędzia... Gdzie to jest zaprawa? Jagódki jeszcze zbierajcie. A, rzemiosło. Póki jest lato. Oko, na razie po glinę biegnę. Nie pamiętam, gdzie była ta glina. Gdzieś tu była. Gdzie ta zaprawa tu jest? O, jest coś, dobra. O, złożę glinę. Już, kopiemy. Tam jest i budynek przecież. Łopatą no trzeba. No, a my właśnie o. Mamy przecież tego gliniarza. Jak mamy? Chyba nie mamy przydzielonego. Czy mi się wydaje? No powinien być. Tak by był, to w magazynie. Piwa nie wziąłeś, Damian. Co? Czemu piwa nie wziąłeś z tej beczki? Jakiego piwa? A, to nie widziałem. Jakie to piwo? To sprzedać. Pieniądze leżały. Wiesz o tym? Nie. No. Spadki tu przy tym wozie. A tu masz łopatę. Weź sobie tą łopatę, co jest tu wbita. No wziąłem. O. No to bardzo dobrze. Będziemy na się lać. A ty było piwo owsiane. Będziemy się lać tą łopatą? Nie. Skoro lubisz. Szukam gliny. O, tu jest glina. Rękodzieło. Gdzie tu się robi właśnie te zaprawy całe? Wydobycie. Kiedyś to można było ten... Tą glinę kopać bez opamiętania. Cześć, Agromarian. Ja mam go, cześć. Okay. Siema, Agromarian. Tak, jest po dobranocce, to śpi. Dobra, jeszcze to. Kidołki, dobra, bo już więcej nie uniosę. Ciekawe, czy te złoża będą się respić. No właśnie, pytanie. Powinny. Może co sezon. Kombinuj teraz, Rafik, co z tymi burakami zrobisz?
Jak rzeźbią zadanie. No. Z burakami. Która to jest godzina? Bo nam reputacja spadnie, jak nie zrobimy. Dobra, zaraz zrobimy. Ach, to mi się podoba, zobacz. To jest pracownik, nie, Daniel? Tak. Kurde, mówisz zadanie i nie ma to tamto, nie ma, że się nie da. Zaraz zrobimy. Cześć, Danielu. Co jest? Cześć, Daniel, siemanko. A, kurde, skrzynkę mam przeładowaną. Wyciągnij te prezerwatywy stamtąd, będzie pusto. A gdzie się robi ten zaprawa? Nie mam zielonego pojęcia, nawet w wiedzy nie znalazłem zaprawy. Nie znalazłeś? Nie. To nie budynek. Jest zaprawa wiedzy. Rodzaj materiału budowlanego tworzony z gliny i trzciny na stole warsztatowym w stodole. Może zostać wykorzystany do izolacji plecionych i drewnianych ścian. Widzisz, panie kolego. No dobra. Wiedzy tam, jak jest ta skrzynia. Także idziemy do... Aha, trzcina muszę wziąć. A, faktycznie jest. 10 razy słoma i 10 razy glina. A ile mam tej gliny? Teraz. Kurde. Jest glina. 35. Kurde. Słabo. Czekaj. Jedna osoba chyba w ogóle nie pracuje, więc można ją zagonić do wydobycia gliny. Ale to z którego, do którego musisz ją przypisać, z jakiegoś budynku? Czekaj, już zaraz ci powiem. Od szczegóły. Dom, jest miejsce słone. Pracy. I tu gdzieś było. Kata myśliwska to nie, kata wydobywcza. Mamy? Okej, tak. Czemu by się to nie zapisało? Kata... Dobra, gdzie jest zaprawa? A, to jeszcze trzeba, kurde, kupić schemat. No dobra, kupuję schemat zaprawy. Wydałem 50. I robimy. Powiem wam, przetestowałem właśnie. Cały i uk. Kurde, ta 70 buraków potrzeba. To może być problem. Nie mów. Ale wiecie, co wam powiem? Ubiłem tak. Łosia. Brawo, brawo ty. Zobaczymy, ile to ma mięsiwa. O kur! No. Dużo, nie? 20 mięsiwa, 40 skór. A widzisz? No widzisz. Wiem, że ze skórami nie będzie problemu. Dobra, idę spróbuję swoją chałupę. A ja nie, się przepraszam, teraz... 40 mięsiwa, 20 skór. Też piknie. Czekajcie, teraz tak, zaprawa. Gdzie jest ta zaprawa? Jest. Także Adam z tym łukiem to był dobry deal, ci powiem. No. A tutaj dobra, a jak się teraz izoluje te ściany? Musisz mieć tą umiejętność. Aż kurde, faktycznie. Ja mam. Już. O ty kurde gadżety. Pokaż swoje towary. A, to idę sobie zrobię, kurde, umiejętność. Co ty myślałeś, że co? Kurde, ktoś ma tu... A, są buraki. 60 buraków potrzeba, tak? O la la. Dobra, jeszcze sobie nie zrobię, ale to za chwilę. Idę na razie zaniosę.
should never end. Why is washing in the river, okay? Have a good day. No. O, gdzie tu jeszcze jest? I co, przypisałeś, Rafik, tam do kopania tej gliny? Tak, przypisałem. No to dobrze, nie wiem czemu jak kłodę noszę. Dobra. O, biegnie Rafik. Wąs się kołysze. Zobaczcie ten wąs, nie? Kurde. A załanie jest... O matko. 52 mięsa mam, czyli 12 mięsa i... 25 skór jest tylko. Ale powiem ci, Adam, tym łukiem to my tu zrobimy teraz. No, 3 strzały wystarczą na... Jeszcze te kamienne, nie, masz? Tak. No. Dobra, trzeba kamieni pozbierać. Okay. O, panie, a headshot? 1 strzała. Dokładnie. Okej. Okay. Sorry, że ja se tu tak będę polować. Ale za będę polować. A se poluj. O, tu ten wielki jest jeszcze, ta krowa taka. Teraz wilki z lasu. Jest. Rafik, tak. Ale jak przypisujesz kogoś, to jeszcze przypisz mu, co ma robić w tej chacie. A, faktycznie, zapomniałem. No tak, bo tak przypisano, siedzi i się opierdziela. Ja mu każę tak, na 80, dobra, 75% dam mu gliny. Też kamieni niech zbiera trochę. Aha, tylko do kamieni potrzebny jest mu kilo, to nie, to na razie mu nie dam. I słomę mu dam. Niech zbiera. Też, bo słoma się przyda. No to 25% słoma i 75% glina. Dobra, i tak teraz to już nic więcej nie uzbieramy. Hello there. Dobra. Dobra, romans to mi tu niepotrzebny. A co to jest? Nie, ja sobie tu pozbieram kamienie. Jeszcze. Myślałem, że to się da, to nie. Nieważne. Dobra. Skóry wam trochę przyniosę, albo posprzedawać może? A zobacz, jaką masz scenę teraz przy skórach. Zaraz tylko tego łosia oskuruję. Mi się wydaje, że lepiej coś wyprodukować i wyprodukowane. Więcej kasy się na tym zdobędzie. Właśnie, tu ona mówi, że mieszkańcy wioski nie mają co pić. Już? Dobra, zaraz im tam... No to trzeba jakąś zatrudnić jeszcze do studni. Za 8 mam skóry. Weź coś spróbuj z nich zrobić. A skóry będą na ten, na... No. Aha, łuk. Za 8? Na coś... Jeżeli masz tu za 8, to dostaniesz się za niepewnie albo 4, albo mniej. Nie wiem, czy ja bym oprodukował coś. Lepiej zarobisz, nie wiem, na jakichś narzędziach i tak dalej. Tak. Bo już zauważyłem, że... Mógłbym elementu... mi tu pomóc? Ten zielony na przykład, co biegnie w drugą stronę ode mnie. Ja nie... O, trochę bo... się przeciążyłem.
bo jestem za ciężki, się ruszyć nie mogę. No ja też. Czekaj, ja muszę znaleźć, gdzie ty jesteś. Kurde. Zarządzanie. Dobra, wyrzućmy. A nie chcę mięsa ani skór wyrzucać, nie, bo bez sensu. Chata. Prosty domek. Ludwika jest tam. A ty, Damian, to ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Pościnał te drzewa i teraz trzeba to omijać. 18 kilo mam mięsa, nie? Dobra. Nie wiem, do kogo teraz biegnę. Oj, 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 zobaczcie, co tu się porobiło. Oto, Rafik, jak żółty, to biegniesz do mnie. Aha, to ty też jesteś żółty. No, bo to jestem ja. Aha. To jest Adam. Dobra, czyli Damian jest fioletowy. Chyba, kurwa, od alkoholu. Nie, bo to każdy ma inaczej te kolory. Aha. No nie każdy, bo ja też mam żółty, ty też masz żółty, więc jesteśmy sami żółci. Nie, ja mam zielony, jakiś do mnie biegnie. Aha, czyli każdy ma inny kolor. No. Tylko Rafik, tak na pusto bym cię prosił. Na pusto? No bo ja już jestem przy stodole prawie. Metrów. Chyba tam no. Stoi ktoś. No to ja, jakiś, ten co? Jakiś jeleń tam widzę stoi. Już jest jeleń. To dam ci mięso. To weźmiesz mięso. Jeszcze mogę. Wyprodukować. No już. 94. Teraz ja się nie mogę ruszyć. Podaj połowę tego mięsa. Tak, kwipunek, dobra. Ile tu ja mam? 58 kilo, a 35 mogę tylko wziąć. Kuźwa, zjadłem mięso. Rafik wywalił Ludwika od siebie z chałupy. Co za chłop? Nic nie wywaliłem. No Ludwika nie ma chałupy, no to przepraszam, wyjebał żonę z domu. Coś ty odwalił. Ja skóry zaniosę i przyjdę tu do ciebie. Rafik, coś ty odwalił. Ja nic. No normalnie nie masz żony w domu. No to znaczy, że trzeba ją zatrudnić znów tam. To weź tam ogarnij sobie chałupę. Nie tu. No muszę pozbierać jeszcze kamieni. Tu jest żart, a do mnie tu też. Nie, to żart nie jest żarcie. Dom. Te wszystkie właśnie znaczki, które się pojawiły, to są twoje Ludwiki. Dobra, chyba już o, jest. To jeszcze jakieś narzędzie. To weź ogarnij, zobacz co... To tam narzędzi potrzebuje. Status. Brak żywności, brak wody, brak opału. Ale już... To już jest. No cały czas te znaczki widzę. Mięso? No tu leży mięso. Gdzie? 47 sztuk leży. No. Tu gdzie byłeś? Gdzie? Tu gdzie stoję. Aha. Ziarni. Dobra, już jest wszystko w porządku. Nie to to chciałem. Nie to, tylko to. Jeszcze 200. A nie sprawdzi, kurde, komu brakuje narzędzi. Mięso niosę. Chacie rybackiej brakuje narzędzi. A skóry gdzie dawać, tu gdzie mięso jest? Dobra. Skóry, nie, skóry do magazynu głównego. To tam obok. Kur się,
No tutaj, do tego wielkiego, tutaj przy na placu głównym. Magazyn zasobów. Tak, to tu. Kamieni biegam i szukam, no to już na razie zrobimy. Jeszcze. Nie muszę tu biegać do tego, ale zawsze. Profesjonalnie to wygląda, jak w warsztacie robię. Oj, patyki. Dobra, ile my mamy skór teraz ogólnie? Mamy 57 skór. Ale tu coś mamy, 426, aha, drewno opałowe. 220 patyków, 425 słomy. To w sumie jeszcze słomy mogę dorzucić, bo mam stówkę. Dobra. Ale w sumie... Gdzie są te kamienie? Są. Dobra, teraz właśnie napić wody. Mi się zaraz powinno poprawić łowiectwo. Winno. Zarządzanie. Nie zarządzanie, technologia. Łowiectwo. Nie technologia, tylko umiejętności. 57. 57. Mam już tych patyk kamieni. 8. Jeszcze mało. Kurde, ciężkie te kamienie. Woda wypita. A tu coś jest posiane w ogóle? Marchewka. Aha. Tam na kawałku. Posiałbym więcej, ale nie mamy zgnilizny. Nie zgnilizny, tylko nawozu. To nawóz też, ale zgnilizna jakby była, to już można przerobić ją na nawóz. No. To trzeba zbierać po prostu, albo marnować jedzenie. Dobra, to co teraz, jakie plany? Teraz to już chyba powoli będziemy się zbierać ku końcowi. Wiesz, trochę próbuję sobie polepszyć umiejętności produkcyjnych. Dobra, jeszcze z jeden kamień się da. Dobra, więcej nie dźwignę. Ale przecież ja tu mogę te tworzyć. Daniel pisze, że dworze respią się co sezon. Aha, no to dobrze spoko. Myślałem. No. A dałeś Rafik wydobywania tej gliny? Tak. Ale nie przydzieliłem, co ma wydobywać, więc Adam to uzupełnił na szczęście. Aha. Tak, bo nie wystarczy przydzielić do... Dobra, 73 pieczone mięsa są. No spoko, bo popolowałem trochę. Mało. Także od dzisiaj nie mówcie Robin z Loxlin. Robin z Przeguba. Właśnie, coś już tej gliny tu jest? Czy nic jeszcze? Trzeci sezon, Rafik, jest
skończyło. Czy tam kwiaty i do żony, że ją wywaliłeś. A, z domu. To właśnie. To tam teraz też do domu. Kurde, kobietę z chałupy wywalił. To za chłop. I tu mają temat. Mam jeszcze 5 gliny potrzeba. Dlaczego? Żebym miał chociaż jedną zaprawę. Wiesz, nie wiem ile tych zapraw tam wychodzi. Wiecie, teraz tak, umiejętności. Jak to wygląda? Kurde, jeszcze tyle muszę narobić. Dobra, czyli tak, w ekwipunku mam wszystko, co potrzeba. Zrzucę. Jedną rzecz, o nie, to tak się chyba nie da. Dobrze, nieważne. Jak ty tak szybko zrobiłeś to wydobycie, tą umiejętność wydobycia, Rafik? Co żeś tam nadłubał? Co zrobiłem? Wziąłem stworzyłem... czekaj, jak to się nazywało? Wiadra. A, na wiadrach. Mhm. Wydobyciu? Na wiadrach? Tak. W ogóle z rolnictwa nic nie mam. Gdzie, co ja chciałem? Kłodę zostawić. Kamienne noże. Na razie zostawmy. Weźmy trochę patyków. Idę, możesz tak popolować. Chociaż nie ciemno się robi. Dobra. Co ja tu jeszcze mogę? Dobra, to sobie stworzę. Co dwie. Czekaj, teraz dobra. To jest lato czy jesień już? Nie, to lato, lato, tak? Dobra, czyli lato, teraz lato. Będzie jesień, zima znów. A kiedy podatki? Na wiosnę. A czekajcie, jeszcze tu. To jeszcze nie ma podatków. Jeszcze kamień nie ma. To można zostawić. Ale to prochodnie. No to co, idziemy spać? Czy już nie? Już ma kończywy, nie? Na dziś. Zaraz. Sekunda. No to jak kończymy, no to stańmy. No Rafi poszedł z kwiatkami do żony. Fajnie to wygląda. Coś tam zrobił znowu. Ja nic. Przypisałem sobie pochodni? Żadnej? Rafik se chatę remontuje z Kubany. Tak, no. A żona śpi. No znalazła dom w końcu znów. Przygarnął jak kropka w TVN-ie, kurwa. No za chłop. Dobra, zaraz jeszcze sobie pochodnię jedną wezmę. Bo za dużo zostawiłem. Jak nie weźmiesz, to mi zgaśnie. To jest jeszcze jedna. Jest i Sławomir. No dobra.
Dobra, bardzo dziękuję dzisiaj panowie tutaj za pobyt we wsi. No gdzie ten pobieg? No ten... No, umyć się. Jego wąsy. Normalnie wąsy nim sterują. Zara mi pochodnia zgaśnie. No co za chłop. Ogaszam pochodnie. Jeszcze się napiję wody. Wracam. Tak, będzie bara bara w nocy. Jak się poszedł umyć, no to... Będzie szarpanie. Aha, co za chłop. Dobra, bardzo... Tatom bardzo dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że... Nasze żarty was nie zraziły, że było fajnie. Dzięki chłopaki tutaj za działania we wsi. Kurde, można interfejs schować. No. Brawo ty. A jak się chowa? Ha. No. Można screen robić normalnie. No hajden, nie? Ale tego nie było. Było. Aha, no to znaczy, że... O, no to dobra, no to zrobimy. Proszę bardzo. O, tylko mi... Dobra. W każdym razie bardzo dziękuję. Rafik, żegnamy się już. Już, kończymy. Póki się Rafik nie obraża, no to możemy takie żarty sobie stroić, nie? No, także trzymajcie się. Bardzo dziękuję za dzisiaj. I co, widzimy się w następnym live, przy następnych odcinkach. Także zapraszamy do naszej wsi. Kiedy, Damian, wracasz do pracy? No w poniedziałek idę do lekarza i jak dobrze pójdzie, to już od wtorku. O to będziemy wtedy już się jakoś łapać, słuchajcie, z Damianem i będziemy dobierać terminy, żeby tutaj no, najbardziej jemu pasowało. No damy radę. Chyba, że w poniedziałek. No ja niestety poniedziałek, wtorek jestem w ogóle poza domem. Aha, okej. Okay. No chyba, że jeszcze w weekend coś zrobimy, pany. Taki no, ostatni przed pracą. W sobotę też jestem poza... Weekend u mnie pewnie odpada. A, dobra. Nie gadam z wami. Erosomani. Dobra, trzymajcie się. Dobranoc, cześć. Dobranoc, cześć. Dobranoc, cześć. Żegnajcie. Grę Adam zapis. Move aside. Tylko już mnie Rafik nie prosił o rękę znowu. Nie, nie będę. Nie no, spoko było. Good job. Fajnie się można pobawić w tej gierce. No dobra. Także tego. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano.